No i w drugiej części kolejne narzędzia sobie omówimy. No i idąc dalej. Tutaj takie większe narzędzie, akcesorium, jest to nic innego jak pistolet do materiałów kapsułkowanych. Głównie chodzi tutaj o glacjonomery. Bardzo użyteczna, prosta rzecz. Niech Państwo sobie też obejrzą filmik, gdzie właśnie taką kapsułkę z glacjonomerem zakładam do strząsarki, więc nie będę się tutaj już nad tą kapsułką za bardzo rozpowiadał, ale przypomnę. To jest typowa kapsułka z materiałem glacjonomerowym, który służy do różnego rodzaju wypełnień, a także do lakowania. Może być też stosowany jako cement protetyczny, a nawet można niektóre glacjonomery stosować do cementowania zamków ortodontycznych. Mamy naprawdę przeróżne glacjonomery. Glacjonomery są bardzo uniwersalnymi materiałami i bardzo dobrymi materiałami jednocześnie. Ale to jak będziemy mówić sobie o materiałach, to więcej opowiem. Mamy zakrzywiony dzióbek, komorę, w której znajduje się proszek i płyn i tłok, który po wbiciu do środka łączy płyn z proszkiem. Następnie taką kapsułkę wstawiamy do wstrząsarki, która miesza nam bardzo dokładnie te dwa składniki i następnie potrzebujemy właśnie takiego pistoletu, ażeby wycisnąć z tej kapsułki materiał. Ja tą kapsułkę sobie teraz aktywuję, nie będzie ona wymieszana, ale inaczej jej nawet nie włożę do tego pistoletu. Tłok jest wbity do środka i teraz proszę zwrócić uwagę, że taka kapsułka w tylnej części przy tłoku ma taki delikatny rowek dookoła, prawda? I ten rowek, w ten rowek musi wejść ta metalowa osłonka. Ona jest tutaj wyprofilowana i robimy to w ten sposób, że nakładam, dociskam najmocniej jak potrafię, tak żeby tutaj od spodu ta kapsułka doszła do końca najlepiej. O. Widzimy, że doszła tutaj do końca. I teraz taka uwaga. Jeżeli wiemy, że lekarz wypełnia któregoś zęba w żuchwie, to starajmy się zakładać tak, żeby dziób był skierowany do dołu. Natomiast jeżeli wiemy, że lekarz będzie wypełniał zęba w szczęce, to zakładajmy tak, by dziób był skierowany do góry. Następnie co należy wykonać, to nacisnąć na spust takiego pistoletu do kapsułek i trzeba to zrobić dość mocno. Tak nie wystarczy, bo jak widzimy, tutaj przesuwa się tłok w momencie nacisku. I tym tłokiem musicie tłok kapsułki, w tym wypadku ten żółty, wbić do końca do środka. O, i to pierwsze pchnięcie, że tak powiem, jest najtrudniejsze, bo trzeba użyć dość dużo siły. I taki przygotowany sprzęt podajemy lekarzowi. Oczywiście wszystko to robimy znacznie, znacznie szybciej, ponieważ pamiętajmy, że po zmieszaniu we wstrząsarce materiał zaczyna nam powolutku już twardnieć. I kiedy ten tłok jest wbity w środek, lekarz po prostu już nakładając go bezpośrednio do zęba, naciska kilkukrotnie, aż materiał zacznie wypływać. Tutaj nam nic oczywiście nie wypłynie, akurat z dwóch powodów. Pierwszy powód to taki, że nie wymieszałem tej kapsułki. Drugi powód to, że wszystko to za długo i tak trwało. No i jeszcze trzeci jest powód, ta kapsułka jest już mocno przeterminowana. I teraz zdejmowanie. Tłok jest wbity głęboko w kapsułkę, dlatego musimy go najpierw cofnąć. W takiej sytuacji tej kapsułki nie wyrwiecie stąd choćby nie wiem co. Do zluzowania tego pistoletu służy ten przycisk na górze. Wystarczy go nacisnąć. Tłok się cofa i możemy kapsułkę wyjąć. Czasami kapsułki tak mocno osiadają nam w tym pistolecie, że takie zwykłe wyrywanie do góry nie pomaga. Wtedy należy taką kapsułkę chwycić sobie od boku i po prostu ją wykręcić. I wtedy jest o wiele łatwiej i prościej. Pistolety można sterylizować, są metalowe, ale tego się nie robi, bo one nie mają w zasadzie żadnego kontaktu z tkankami pacjenta. Wystarczy dezynfekcja, ewentualnie mycie od czasu do czasu. Następna rzecz to może takie narzędzia bardziej zachowawcze. A tutaj co mamy? Bardzo łatwe narzędzie.
myślę, że większości z Państwa już znane. Jest to nakładacz płaski. Nakładacz płaski służy do nakładania materiału do ubytku i jego wstępnego upchnięcia w tym ubytku. Jest to zawsze narzędzie dwustronne. Składa się z dwóch łopatek. Jedna łopatka jest ustawiona pionowo, tak jak widzimy, i przypomina trochę kij do hokeja, prawda? Możemy pograć nią sobie w hokeja. Druga strona to taka sama łopatka, tylko obrócona bardziej horyzontalnie i ona tworzy taką stópkę. Kiedy trzymamy narzędzie pionowo, możemy nią coś uklepać, ugnieść. Oczywiście w praktyce stosowanie jest w zasadzie dowolne, ale oczywiście przynajmniej teoretycznie wszystko ma swoje jakieś zastosowanie. I generalnie tą stroną lekarz pobiera sobie materiał z naszej szpatułki metalowej albo z płytki, a tą stroną uklepuje. Wygląda to mniej więcej w ten sposób, że kiedy sobie już ten materiał wymieszamy, zbierzemy go na naszą szpatułkę metalową, lekarz bierze nakładacz, zdejmuje sobie z tej szpatułki tyle materiału, ile chce, umieszcza w ubytku, a następnie drugą stroną, wstępnie tą stroną bardziej stopowatą, uklepuje materiał. Tak to przynajmniej w teorii wygląda. W praktyce no to różnie. Czasami lekarze mają taką metodę pracy, że nawet sami tego nie nakładają, tylko kiedy już na przykład asysta czy higiena, która akurat asystuje lekarzowi, wymiesza materiał, sama bierze nakładacz, przekłada sobie trochę materiału i taki nakładacz podaje lekarzowi już z materiałem. Ale to już mówię, to zależy indywidualnie od tego, jak dana współpraca z lekarzem wygląda, jak lekarzowi jest wygodniej i tak dalej. A my pracujemy tak, jak lekarz sobie życzy, bo to od lekarza zależy optymalizacja tego zabiegu. Kolejne narzędzie to upychadła. I tutaj mam takie dwa upychadła. Jedno typowe, drugie bardziej opcjonalne, ale też warto je znać. Tutaj mamy upychadło kulkowe. Upychadło to narzędzie, które służy do ostatecznego upchnięcia materiału w ubytku i jego ukształtowania. Też pamiętajmy, zęby mają różną budowę anatomiczną, nie są płaskimi tworami. I należy te struktury wszystkie odbudować. Czyli generalnie po wypełnieniu materiałem trzeba wyrzeźbić powierzchnię zęba, czy to gładką, czy to żującą. I do tego służą małe narzędzia rzeźbiarskie, jakimi są właśnie upychadła, ale też wspierane różnego rodzajami nakładaczami, bo mamy też nakładacze bardzo cieniutkie, mniejsze i tym też możemy się wspierać przy takiej odbudowie. To upychadło nazywamy upychadłem kulkowym z tego względu, że zakończone z obu stron jest kuleczkami. I te kulki mogą mieć różny rozmiar, od mikroskopijnych po naprawdę duże, jak na przykład ta. Ta jest całkiem spora kulka. I takie upychadła służą do upchnięcia materiału. To też warto wiedzieć, że kiedy robimy potocznie zwaną plombę w zębie, to zależy nam na tym, żeby tego materiału upchnąć w tym ubytku jak najwięcej, żeby się jak najwięcej zmieściło. To trochę jak z workiem ze śmieciami. Niby worek jest pełny, ale jak go jeszcze przygnieciemy kolanem ze trzy razy, to jeszcze się okazuje, że mamy pół worka pustego. I tak samo jest z wypełnianiem zębów. Zależy nam na tym, żeby wepchnąć do tego ubytku jak najwięcej tego materiału. Im więcej materiału, tym twardsza, gęstsza plomba. Drugi rodzaj upychadła, jakie tutaj mam, to jest takie. Ta rączka szara, gumowana nas nie interesuje, bo każde narzędzie możemy sobie kupić z takim polepszaczem chwytu, ale najbardziej chciałbym, żeby Państwo zobaczyli końcówki tego upychadła. Tutaj widzimy, że to upychadło jest zakończone tak stożkowo. Ono jest gładkie, lekko może nawet zaokrąglone, ale w zasadzie jest to taki walec, prawda, który możemy coś tam sobie dopchnąć. Z drugiej strony końcówka upychadła ma taki kształt. No, cała ostrość. Spróbujemy jeszcze inaczej. No, coś tam będzie mniej więcej widać.
Możemy nazwać to upychadło gwiazdkowym, ponieważ ma akurat tutaj takie cztery wystające wypustki. Pomiędzy jest pusto. To upychadło jest upychadłem stosowanym do amalgamatów najczęściej. Jest takim bardzo typowym upychadłem do tego amalgamatu. Oczywiście możemy to stosować i do kompozytów. Ja tutaj nie widzę większych problemów, ale gdybyśmy mieli na przykład chociażby na egzaminie zawodowym takie dwa upychadła leżące koło siebie, polecenie by brzmiało: przygotuj narzędzia do wypełnienia amalgamatowego. Może tu przypomnę, że wypełnienie amalgamatowe to jest to stare wypełnienie metalowe, takie czarne metalowe wypełnienie, którym plombowano na potęgę zęby w Polsce i nie tylko w poprzednim wieku. Znaczy u nas cały czas się to robi na fundusz w zębach bocznych. I jeżeli polecenie by tak brzmiało: przygotuj narzędzia do wypełnienia amalgamatem, to wtedy wybieramy w pierwszej kolejności to upychadło. A praktyka gabinetowa, jak zawsze oczywiście, jest różna. Kolejne narzędzie, akcesorium, to taka płytka szklana. Bardzo prosta, też większość z Państwa ją znają. Jest to płytka, na której miesza się różnego rodzaju materiały stomatologiczne. Takie płytki zawsze mają dwie strony. Jedną stronę chropowatą, a drugą gładką. Widać, jak odbija światło i wszystko inne, prawda? Na stronie chropowatej mieszamy materiały tymczasowe, na stronie gładkiej miesza się materiały stałe. Chodzi o to, że materiały stomatologiczne są dość twardymi materiałami i generalnie gdybyśmy mieszali wszystkie materiały na stronie chropowatej, to byśmy takiej płytki po pewnym czasie już w ogóle nie mogli domyć. Tak jak zresztą ta płytka, widzimy, i ona już ma kilka lat, trochę materiałów przeżyła różnych. Po prostu jej się już nie da tak idealnie domyć, ponieważ materiały wchodzą w te chropowatości. Ze strony gładkiej materiały twarde, stałe, łatwiej nam po prostu zmyć, odłupać, cokolwiek z tym zrobić. Dlatego jest gładka. Na stronie gładkiej trochę ciężej się miesza te materiały, bo one po prostu uciekają na tej gładkiej powierzchni. Łatwiej jest na chropowatej, ale tak jak mówię, może być tak, że potem tego nie domyjemy. No i pamiętamy, że płytki szklane się sterylizuje. Każdy pacjent ma swoją własną sterylną płytkę szklaną, którą na koniec dnia dezynfekujemy, myjemy i sterylizujemy. Do płytki szklanej mamy szpatułkę metalową, którą miesza się materiały. Jest to narzędzie dwustronne, stroną bardziej zaostrzoną, z takim delikatnym czubkiem, materiał się miesza na płytce, a stroną bardziej łopatowatą, spłaszczoną, przekłada się proszek na płytkę oraz płyny do tego ewentualnie proszku na płytkę. Obracamy i mieszamy już właściwą stroną. Chodzi o to, że kiedy zabraknie nam płynu albo proszku, okaże się, że wzięliśmy go za mało z opakowania, to jedna strona musi być czysta, żebyśmy mogli sobie nałożyć. Poza tym, uwierzcie mi, że tą stroną łatwiej się miesza niż tą. Oczywiście da się i tą zamieszać, tak? W gabinecie prawda jest taka, że mieszajcie jak chcecie, byle skutecznie, choćby palcem. A tutaj w warunkach egzaminu zawodowego, no to oczywiście musimy prawidłowo stosować narzędzia. I to także jest narzędzie, które się dezynfekuje, sterylizuje i każdy pacjent ma swój zestaw. Ale właśnie, jeżeli mamy 8 pacjentów na wypełnienia, to na koniec dnia oprócz typowych narzędzi mamy jeszcze 10, czy w tym wypadku 8 takich kompletów, które trzeba zdezynfekować, domyć, wyczyścić, a usuwanie materiałów stomatologicznych naprawdę czasami jest niełatwe. I w dodatku musimy to wysterylizować. Taki zestaw zabiera dużo miejsca w autoklawie i często przez same takie zestawy musimy dwa razy sterylizować narzędzia z danego dnia. Dlatego taki wielorazowy zestaw jest bardzo często zastępowany takim zestawem jednorazowym, który składa się z bloczka papierowego, tylko że ten papier jest taki dość specjalny. Mianowicie ten papier, przynajmniej z jednej strony, jest
woskowany. Widzimy, jak odbija światło. Jest woskowany. Dzięki temu, jak wylejemy na niego jakiś płyn, wodę, dowolny płyn od materiału, to ten płyn nam nie wsiąknie w ten papier i możemy spokojnie coś zamieszać. Materiały na tym miesza się bez odrywania, czyli bierzemy cały taki bloczek i po prostu na to przesypujemy proszek, płyn i sobie na tym mieszamy. Mieszanie na bloczku jest trochę trudniejsze, bo nie ma takiej sztywności i jest gładki, więc trochę ten materiał ucieka, ale za to po wymieszaniu nie martwimy się o mycie i sterylizację, tylko taki zużyty bloczek, znaczy papier, odrywamy i wyrzucamy do kosza. I na tym się kończy. I tutaj mamy tego multum, a to kosztuje dosłownie parę złotych. I mogą być oczywiście w różnych rozmiarach. Skoro mamy zamiast płytki szklanej bloczek papierowy jako jednorazówkę, to mamy też plastikowe szpatułki do mieszania. Takie plastikowe szpatułki są całkiem fajne, mają dość elastyczną końcóweczkę. Trochę trudniej się nimi miesza ze względu właśnie na tą elastyczność, ale oczywiście da jak najbardziej radę, bez większego problemu. Tylko że jest to szpatułka wielorazowa. I tutaj krążą legendy, naprawdę krążą legendy, czy to się sterylizuje, czy się nie sterylizuje, czy w ogóle to jest jednorazowe, czy nie. Generalnie to nie jest rzecz jednorazowa, taka niebieska szpatułka, szczególnie akurat tej firmy, będzie mała reklama. Dobrze trzymam? Może tak to się trzyma? Nie, było tak dobrze. Firma GC, ta od Fuji, czy Gradi. Tego się nie wyrzuca, to jest wielorazowego użytku. Pytanie brzmi, czy to się sterylizuje, czy nie. Jedni mówią, twierdzą, że to się sterylizuje i podobno to przeżywa. Ja osobiście kiedyś taką dosłownie tej samej firmy wrzuciłem do autoklawu na niski cykl i mi się roztopiła i od tej pory nigdy tego już nie sterylizuje. A inni twierdzą, że regularnie wrzucają i nic się z tym nie dzieje. Także nie wiem, w czym tkwi problem, czy to było u mnie, czy nie. Natomiast nie trzeba tego sterylizować, przynajmniej w teorii. I po wymieszaniu to się po prostu dezynfekuje, dokładnie myje i pozostawia do użycia. I te szpatułki są o tyle fajne, że one są właśnie lekko elastyczne. Dzięki temu nawet najtwardszy materiał o wiele łatwiej nam usunąć z takiej szpatułki, bo wystarczy nawet tą szpatułkę odgiąć i jakiś twardy materiał nam po prostu odpryśnie, odskoczy. O wiele łatwiej niż z takiej metalowej szpatułki, gdzie jeszcze przy tej metalowej szpatułce bardzo często skrobiemy, widzimy, ona jest trochę porysowana już, prawda? To wynika z jej czyszczenia, gdzie skrobiemy, żeby tylko oderwać każdy kawałek materiału od tej metalowej powierzchni. Warto powiedzieć, że te narzędzia są pokryte taką warstwą niklowo-chromową i generalnie każde tego typu narzędzie metalowe jest do wyrzucenia, kiedy zobaczycie już żelazo pod tą warstwą. Niektóre materiały stomatologiczne przyklejają się do tej warstwy żelaza i po prostu wtedy ich już w życiu nie oderwiemy. Jeszcze poza tym potrafią zmieniać kolor. Jeżeli ktoś z Państwa pracuje w gabinecie i ma taki problem, że miesza jakiś materiał szpatułką metalową i on potrafi zmienić kolor na bardziej taki bury, żółty, ekry albo szary, to pewnie jest to spowodowane już zużyciem szpatułki i po prostu mieszaniem się żelaza lub żeliwa, z którego wykonane jest narzędzie, z materiałem. To trochę jak z patelniami, nie? Z teflonem, że po pewnym czasie ten teflon już jest zarysowany, odpada, wtedy nam się wszystko tam, całe to jedzenie potrafi przywrzeć, przykleić i generalnie nie zaleca się, tak? Więc po tym poznajemy, czy szpatułka metalowa, ale też dowolne inne metalowe narzędzie, czy jest zużyte. Jak już widzimy, zbyt duże zarysowania, widzimy taki ciemny, wręcz czarne żelazo pod spodem, no to już jest to do wyrzucenia w zasadzie. I mamy jeszcze jedno akcesorium do mieszania, mianowicie coś takiego. To wygląda jak patyczek po lizaku, natomiast jest to jednorazowa szpatułka do mieszania, która też ma dwie strony. Ta strona taka spłaszczona, szeroka i druga strona też troszeczkę spłaszczona, ale węższa. Nie ma tutaj zasady, zazwyczaj tą węższą sobie podajemy jakiś proszek, a tą szerszą się miesza, ale nie ma tutaj absolutnie zasady.
Zazwyczaj takie jednorazowe szpatułki używane są na przykład do twardych materiałów stomatologicznych, jak kompozyty chemoutwardzalne. Kiedy na przykład robimy koronkę tymczasową na czas wykonania właściwego uzupełnienia protetycznego, to wtedy musimy wymieszać kompozyt chemoutwardzalny, czyli taki proszek, płyn i sobie mieszamy. I proszę mi wierzyć, usuwanie kompozytu ze szpatułek wielorazowych to jest naprawdę tragedia, dlatego wtedy mieszamy takie materiały takimi jednorazówkami. Po wymieszaniu wyrzucamy do wora i po sprawie. Jak z czasem? 20 minut. Tak, dobra, to chyba już jeszcze w tym filmie zawrę pozostałe rzeczy. Już ich niewiele zostało. Teraz te dwa narzędzia. Tutaj mamy taki zestaw, no nie wiem, tak trochę nazwijmy go periodontologicznym, bo są to narzędzia stosowane w periodontologii. Narzędzie, które teraz trzymam, to nic innego jak najzwyklejszy w świecie sierp pospolity. Najprostszy, jaki tylko potrafiłem znaleźć, zwykły sierp. Sierp jest narzędziem, które służy do ręcznego usuwania kamienia i osadu nazębnego zebranego powyżej linii dziąsła. Bo tak jak może niektórzy z Państwa wiedzą, kamień i osad nazębny dzielimy na dwa rodzaje. Na osad poddziąsłowy i osad naddziąsłowy, czy też kamień. Sierpy to narzędzia, które służą do usuwania kamienia naddziąsłowego ręcznie. Sierpy mają taki trójkątny w zasadzie kształt. Mam nadzieję, że będzie to widać. O. I dwie jego powierzchnie, obie strony są ostre, zarówno z lewej, jak i z prawej. I usuwamy na przykład kamień z powierzchni gładkiej zęba przedniego. Przykładam sobie sierp. O, z zębem wychodzi. Przykładam sobie sierp i po prostu ściągam kamień, skrobiąc szkliwo. Co zrobić, żeby nie zarysować szkliwa? Po prostu mieć w prawej i robić to relatywnie delikatnie i ostrożnie. Oczywiście mogę w ten sposób lub mogę w ten sposób. Sierpy też fajnie sprawdzają się do usuwania kamienia na powierzchniach międzyzębowych. Wtedy taki sierp umieszczamy w przestrzeni międzyzębowej i wystarczy nim przesuwać do góry. Jak to się mawia profesjonalnie, sierp podczas pracy powinien być ustawiony do zęba prostopadle, czyli w ten sposób. I tak się tym pracuje. I pamiętajmy, żeby nie mylić sierpu z kiretą, ponieważ kireta to narzędzie do zdejmowania kamienia poddziąsłowego, tak? Do tak zwanego root planingu, czy zwał jak zwał. Natomiast sierp to narzędzie do ręcznego zdejmowania kamienia i osadu naddziąsłowego albo do ręcznego skalingu naddziąsłowego. To na przykład higienistka stomatologiczna może wykonywać. Nam nie wolno działać pod linią dziąseł. Natomiast nad dziąsłem możemy robić co chcemy i jak chcemy. Drugie narzędzie, także bardzo istotne, szczególnie w pracy higieny stomatologicznej, to to. Postaram się przybliżyć. O. To jest sonda periodontologiczna. Z daleka może wyglądać dość podobnie do zgłębnika, w szczególności jeżeli mamy jeszcze sondę bez tak zwanej kulki na końcu. Natomiast kiedy przyjrzymy jej się bliżej, o, może w ten sposób, kiedy przyjrzymy jej się bliżej, to widzimy, że ma jakąś kuleczkę na końcu, ma jakieś oznaczenia czarne pomiędzy, prawda? I co to za narzędzie? To jest typowe narzędzie periodontologiczne, czyli sonda periodontologiczna. Jest to narzędzie, którym badamy głębokość kieszonek dziąsłowych. Żeby się nie zagłębiać w temat, bo jest to naprawdę już temat rzeka, jeżeli chodzi o periodontologię, kieszonką dziąsłową nazywamy wolną przestrzeń zawartą między powierzchnią zęba, a brzegiem dziąsła wolnego. Bo nasze dziąsła dzielą się na dwa rodzaje. Mamy dziąsło wolne, nazywane też dziąsłem brzeżnym, i dziąsło zbite. Dziąsło zbite to to, które jest przymocowane do kości na stałe i nic się nie rusza. Natomiast 1 mm dziąsła wokół każdego zęba to tak zwane dziąsło
wolne, czyli takie, które nie jest przyklejone, użyjmy uproszczonego słownictwa, ani do kości, ani do zęba. I tworzy taką kieszonkę. I zaręczam, że każdy z Państwa może pod dziąsło bezpiecznie wsadzić paznokieć czy coś. Oczywiście nie polecam, ale można. I to nazywamy po prostu kieszonką. Zdrowa kieszonka dziąsłowa ma do 3 mm głębokości. Natomiast jeżeli kieszonka jest pogłębiona, czyli kieszonka dziąsłowa ma więcej niż 3 mm, to mówimy już wtedy o stanie zapalnym tkanek przyzębia. Jest to dość istotne, ponieważ właśnie na podstawie głębokości kieszonki możemy zbadać, czy dzieje się coś z przyzębiem, a po drugie pogłębianie się kieszonki dziąsłowej może doprowadzić do, no nawet drastycznie, do utraty zęba, bo im głębsza kieszonka, tym mniej tkanek przyzębia trzyma nam ząb w zębodole, bo to nie jest tak, że ząb jest przyspawany do kości żuchwy na przykład, czy szczęki. Tylko tak naprawdę ząb nie ma kontaktu w ogóle z kością, tylko ząb jest przymocowany do zębodołu za pomocą tkanki, którą nazywamy ozębną, która się składa z włókien Sharpeya. I w momencie, kiedy obserwujemy pogłębianie tej kieszonki, to oznacza, że ta ozębna zanika, robi się coraz więcej luźnego miejsca i możemy tę sondę wprowadzać coraz głębiej, coraz głębiej, coraz głębiej. Zdrowa kieszonka ma do 3 mm i właśnie sonda periodontologiczna do tego służy, do mierzenia głębokości tej kieszonki dziąsłowej. Więc generalnie sonda periodontologiczna jest niczym innym jak tylko linijką, najzwyklejszą linijką, która służy do mierzenia głębokości tej kieszonki. Mamy różne linijki, tak samo jak Państwo możecie iść do sklepu papierniczego czy budowlanego i kupić różne miarki, różne linijki, co tylko chcecie. Tak samo mamy różne sondy, natomiast nas interesuje taka najbardziej typowa sonda, czyli sonda periodontologiczna WHO. I co na jej temat powinno się wiedzieć, szczególnie higienistka stomatologiczna, każda powinna wiedzieć, że sonda, zaczynając od lewej strony, zawsze zakończona jest półmilimetrową kulką. Ta kuleczka ma pół milimetra średnicy. Następnie widzimy sekcję białą, czarną, białą i potem jeszcze kreseczki. To nie jest taka akurat typowa sonda WHO, ale wystarczy do pokazania, na czym to polega. Więc tak, sama kulka ma pół milimetra średnicy. Pierwsza biała sekcja za tą kulką kończy się na głębokości 3,5 mm. To oznacza, że jeżeli na przykład badam sobie ząbka i tak, półmilimetrowa kuleczka wchodzi i sonda mi wpada na tyle głęboko, że dziąsło brzeżne, o, dotyka czarnej sekcji. Widzimy, jest na granicy, dotyka czarnej sekcji. To oznacza, że kieszonka ma 3,5 mm głębokości, czyli mamy stan zapalny. Gdyby ponad dziąsło wystawało chociaż, o, widzimy, chociaż troszeczkę tej jeszcze białej sekcji, to oznacza, że kieszonka ma 3 mm lub mniej, więc jest zdrowa. Więc kulka pół mm, pierwsza biała sekcja kończy się na 3,5 mm. Potem mamy czarną sekcję. Wprowadzamy. Ta czarna sekcja kończy się na głębokości 5,5 mm. Potem mamy kolejną sekcję, tutaj zaznaczoną do kreski. Tutaj mamy 8,5 mm. I kolejną sekcję. W takiej typowej sondzie ta ostatnia sekcja jest czarna. Tutaj jest biała, ale mam na końcu kreseczkę zaznaczoną. Wprowadzam głębiej, o, widzimy, do samej tej kreski. I ta ostatnia sekcja kończy się na 11,5 mm. I to jest skala sondy periodontologicznej WHO, taka najbardziej typowa. Oczywiście w zależności od naszych potrzeb możemy kupić sobie różne sondy, różnie wyskalowane, ale no taka WHO-owska, to musimy umieć znać, jest najbardziej typowa i potrzebna. I pamiętajmy, że kieszonki dziąsłowe są dookoła każdego zęba. Dookoła. Tak, nie w jednym miejscu, tylko dookoła. Dziąsła i kieszonka dziąsłowa okalają ząb dookoła, jak kołnierzyk naszą szyję. Mniej więcej. No i ostatnia rzecz, którą chciałem pokazać, przynajmniej dziś, to to. Czyli rączka skalera. Jakiś typowy tip do skalera.
I to jest kluczyk dynamometryczny. Czyli kluczyk, którym przykręcamy tip do rączki skalera. Ogółem mamy trzy rodzaje skalerów. Oczywiście mamy skalery takie unitowe, które się zakłada na panel lekarza. I mamy też skalery wolno stojące, bardziej wybajeżone w cenie często fajnego samochodu. Natomiast ogółem skalery ultra, czy skalery mechaniczne dzielimy na trzy rodzaje. Mamy skalery powietrzne, które są już reliktem, ale tam raz na 2000 przypadków się zdarzą, które się podpina bezpośrednio do rękawa turbinowego, ponieważ ich napędem jest sprężone powietrze. Mamy skalery ultradźwiękowe i skalery piezoelektryczne. Nie będę się rozwodził nad ich zastosowaniami i cechami, ale powiem tylko tyle. Skalery powietrzne to przebytek. Jak ktoś używa skalera powietrznego, to już radzę uciekać. Skalery ultradźwiękowe są bardzo fajne, bardzo dobre, popularne. Co drugi gabinet ma skaler właśnie ultradźwiękowy i tam nie ma nic szczególnego. Tylko że jeżeli używamy skalera ultradźwiękowego, to na przykład pacjent z rozrusznikiem serca nie powinien siadać nam na fotel. A jeżeli używamy skalera piezoelektrycznego, to proszę wiedzieć, że skalery piezoelektryczne są uznawane za najbezpieczniejsze i najlepsze. I to jest prawda. I kiedy używamy skalera piezoelektrycznego, to możemy nawet pacjenta z rozrusznikiem serca bezpiecznie obsłużyć. I także z innymi nawet chorobami. I co należy wiedzieć? Trzeba wiedzieć, że każdą rączkę skalera możecie sobie tak rozkręcić, tak jak ja to zrobiłem. To nie żadna filozofia, nie bać się, można rozkręcić, bo teoretycznie powinniśmy tak to sterylizować. I tutaj proszę zobaczyć, że tu mamy najzwyklejszy gwint, prawda? Jest to urządzenie bardzo precyzyjnie zbudowane mimo pozorów, dlatego jest taka dyskusja na ten temat, czy używać oryginalnych tipów za set złotych, czy można używać chińszczyznę po 20 zł. To zależy tak naprawdę. Jeżeli używamy dobrej chińszczyzny, na przykład firma Woodpecker, dobra, mogą Państwo, ci bardziej już zorientowani, mówić, czy to dobra firma, czy zła firma. Słuchajcie, to jest w porządku firma. Ma pochodzenie chińskie, ale jest to pełnoprawna firma. Nie jakaś firma, która robi podróby, tylko po prostu producent prawdziwego sprzętu. Ale to oczywiście zależy. Nie wchodząc głęboko w technikalia. Ta końcóweczka potrafi drgać kilkadziesiąt tysięcy razy na sekundę. Dlatego ten gwint i materiał, z którego jest wykonany, jest bardzo precyzyjną robotą. Jeżeli założymy na to tip, który jest powiedzmy od innego producenta i grubość gwintu jest inna o 0,01 mm, no to wtedy po wykonaniu kilku milionów cyklów drgania, no niestety gwinty się połamią, wyrobią i już nic nie będzie działać. Niestety. Tak to mniej więcej się prezentuje. Dobra. I teraz tak. Tipy mogą być różne. Tutaj też już nie będę mówił, który to tip typu A, B, P1, P2, Perio czy jakieś inne i do czego służą. Każdy tip ma tutaj w środku gwint, który wystarczy nakręcić na rączkę skalera. A w ten sposób jest nakręcony. Oczywiście, jeżeli ja to ręką zrobiłem, to ten skaler nawet nie ruszy po podpięciu. Trzeba ten tip dokręcić, no nie tyle, że do końca, co po prostu mocniej dokręcić. To jest częsty błąd. Czasami zdarza się w gabinetach, że ktoś tam krzyczy przy unicie, skaler nie działa, tak, pad skaler nie działa, nie da się zrobić skalingu. Wtedy wystarczy podejść z kluczykiem i po prostu dokręcić ten tip troszeczkę mocniej i skaler nagle działa. Też istnieją pewne różnice w tipach. To znam z własnego przykładu, że na przykład kiedy zakładam tipy Woodpeckera, czyli te powiedzmy chińskiego pochodzenia, tańsze, to niektóre rączki skalera mi oryginalnego NSK czy WH nie chcą za bardzo działać. Naprawdę, to też jest taki miszmasz. Na jednym tipie skaler działa, na innym tipie nie działa, pomimo że wszystko niby do siebie pasuje i ma te same gwinty. To też warto wiedzieć, żeby w razie czego, gdyby taka sytuacja się w gabinecie zadziała, no to najpierw sprawdzamy przez dokręcenie, czy
tip jest dobrze dokręcony, a potem na przykład jeszcze testujemy skaler na innym tipie, zupełnie innym tipie i sprawdzamy, czy działa, czy nie. Dobrze, i teraz tak. Jeżeli mamy skaler, rączkę skalera już złożoną, no, i to teraz musimy przykręcić ten tip. Musimy dbać o te gwinty, zarówno na tipie, tak jak ten gwint tutaj w skalerze. Dlatego możemy na dwa sposoby to zrobić. Albo zakładamy sobie ten tip i ręką delikatnie przykręcamy na tyle, żeby nam nie spadał. Następnie bierzemy kluczyk dynamometryczny. To jest klucz, który pozwoli nam dokręcić tip z odpowiednią mocą i zniweluje ryzyko zerwania gwintu albo tipa. Przekładam sobie tip przez kluczyk. On wtedy sobie siedzi w ten sposób. I zwyczajnie świecie dokręcam. Dokręcam, aż poczuję opór, że już dalej nie mogę przekręcić. Nic nie robimy na siłę. To też jest taka zasada. Z żadnym narzędziem i urządzeniem w gabinecie nigdy nie działamy na siłę. Tylko zawsze technicznie. I zdejmuję. I tip jest dokręcony i mogę pracować. Następnie, żeby zdjąć, robię to samo. Wkładam tip do środka i odkręcam. Te kluczyki są o tyle fajne, że one trzymają tip po odkręceniu, czyli on nam nie wypadnie, tak? Nie ma możliwości, żeby nam spadł na podłogę. I niektóre gabinety robią tak, że sterylizują kluczyk razem z tipem. Przynajmniej ja się z tym spotykałem dość często. To nie jest dobre rozwiązanie. Naprawdę nie jest. Należy taki tip mimo wszystko wyjąć. Jak? No to wystarczy tutaj złapać i go sobie wyciągnąć. Myjemy, dezynfekujemy, czy na odwrót, i sterylizujemy. Kluczyk także powinno się sterylizować i też każdy pacjent powinien mieć swoją sterylną rączkę skalera. I tak te rączki plastikowe się sterylizuje. Normalnie jak każde inne narzędzie. To się po prostu sterylizuje. I oczywiście powinniśmy sterylizować to po rozłożeniu. Nie radzę takiej rączki, oczywiście nie wrzucamy do środka do dezynfekcji, ale sterylizować w autoklawie można. Nawet powinno się, tak samo te kluczyki. I niech nikt wam nie wmówi, że bo w autoklawie te gumki wszystkie uszczelnienia puszczą. Nie, to jest sprzęt, który jest zaprojektowany do sterylizacji. Boicie się, no to sterylizujcie w 121 stopniach najwyżej i będzie przynajmniej bezpiecznie. No dobrze, to na chwilę obecną wszystkie narzędzia, jakie miałem, o których warto było powiedzieć i pokazać, pokazałem. Postaram się dziś lub jutro jakieś kolejne rzeczy pokazać.